Jak się zrodził pomysł stworzenia Twojej spółdzielni? To było 10 lat temu, szmat czasu. Stwierdziliśmy w jakimś gronie, że warto byłoby, żeby spółdzielnia, tak duży organizm obejmujący naprawdę znaczną część obszaru Dzierżoniowa i mieszkańców Dzierżoniowa, żeby do tych właśnie mieszkańców trafiała specjalnie do nich adresowana gazeta. Był pomysł na dwumiesięcznik, ostatecznie stanęło na tym, że będzie to miesięcznik. Z jakimi tematami trafiacie do mieszkańców osiedli dzierżoniowskich? Przede wszystkim z tematami dotyczącymi bieżącego funkcjonowania spółdzielni, informacjami o zebraniach walnych, o posiedzeniach Rady Nadzorczej, o remontach, o inwestycjach, które prowadzi spółdzielnia, ale także o działalności kulturalnej, o działalności rozrywkowej. Trafiają się także teksty historyczne, ogólnohistoryczne, dotyczące historii spółdzielni w Polsce, spółdzielczości w Polsce, a także spółdzielczości na świecie. Jak pan widzi przyszłość miesięcznika Twoja spółdzielnia? Czy on będzie się zmieniał? No zawsze wszystko troszkę się zmienia, my się zmieniamy, więc to co robimy też się trochę zmienia, ale wydaje mi się, że jakichś dużych zmian nie należy się spodziewać. No jest to po części, w sporej części moje dzieło, więc mam do niego dużą sympatię i nie ukrywam, że wydaje mi się, że jest to niezła gazeta. Jeżeli będzie potrzeba jej zmieniania, będziemy ją zmieniać, będziemy korygować, będziemy starali się dopasować ją do upodobań czytelników. Ta gazeta cieszy się dużą popularnością. Ile jest egzemplarzy? 1500 egzemplarzy i te wszystkie egzemplarze rozchodzą się bardzo szybko w 20 punktach dystrybucji na terenie osiedli. Egzemplarze będą się zwiększać, czy pozostaną stałe? Ja myślę, że na tę chwilę to jest taki nakład optymalny i raczej nie ma potrzeby zwiększania ani zmniejszania nakładu. Czego życzyć panu i redakcji Twojej spółdzielni na kolejne lata? Równie udanych kolejnych 10 lat. Jest pan zadowolony z funkcjonowania miesięcznika Twoja spółdzielnia? No bardzo jestem zadowolony, bo nie ukrywam, że to akurat za mojej kadencji ta Twoja spółdzielnia, ten miesięcznik powstał. Myśmy na wniosek zarządu podjęli taką decyzję. Nie ukrywam, że baliśmy się na początku, jak to będzie funkcjonowało, jak będzie wyglądała szata graficzna, jakie będą poruszane tematy w tym miesięczniku. Ale na dzień dzisiejszy muszę stwierdzić, że i nasze obawy nie miały wtedy potwierdzenia. Twoja spółdzielnia bardzo dobrze się rozwijała, bardzo fajne tematy. Redaktor naczelny bardzo ładnie to prezentuje. Wszystkie problemy, które w spółdzielni są, bądź to, co jest dobrego i to, co jest mniej pozytywnego, wszystko jest ukazywane w tej gazecie, w Twojej spółdzielni. Czyli ta gazeta jest bardzo obiektywna? Bardzo jest obiektywna i tutaj chciałbym podkreślić, że ona jest bezpłatna, że żaden z mieszkańców spółdzielni nie ponosi żadnych kosztów przy zakupie tej gazety. Ona jest bezpłatna, każdy może sobie ją wziąć. Są wyznaczone punkty, gdzie można tą gazetę co miesiąc odebrać. Panie prezesie, Twoja spółdzielnia odgrywa istotną rolę w życiu spółdzielni? Bardzo ważne, ponieważ przenosi wiadomości, które się odbywają na terenie spółdzielni bezpośrednio do mieszkańców. Mają możliwość sobie zapoznać się z tematami, które nas tutaj nurtują. Władze spółdzielni wysoko oceniają poziom tej gazety? Bardzo, bardzo jesteśmy zadowoleni, że udało nam się zaangażować do tej pracy tak znanych ludzi jak Jarek Kresa, Tomek Kuriata i pozostałych, którzy z nimi współpracują, ale oni głównie tworzą, nadają ton tej gazecie, ta dwójka. Jak spółdzielnia i władze spółdzielni pomagają, by ta gazeta się rozwijała? W sensie finansowym, na początku, po okresie przed 10 laty, ta gazeta z ogłoszeń reklamodawców, którzy tutaj się zgłaszali, zarabiała na siebie. Ostatnimi czasy troszeczkę dokładamy z pieniędzy, których są od mieszkańców po to, żeby mogli dostawać tą gazetę bezpłatnie, ponieważ ona jest dostarczana do mieszkańców naszych zasobów bezpłatnie. Co się może życzyć redakcji na kolejne lata?
wszystkiego najlepszego, żeby rozwijała się jak najlepiej, żeby pokazywała te tematy, które są istotne dla spółdzielni w jak najszerszym zakresie, żeby mogli się mieszkańcy zapoznawać wprost z rzeczami, które tutaj się odbywają. Jak Doba.pl i Pan włączył się w tworzenie Twojej spółdzielni? Znaczy Doba.pl na początku nie włączyła się, ja byłem Doba.pl, tak? I to, co dzisiaj mówiłem na spotkaniu, Jarek Kresa, spotkaliśmy się, zróbmy może taką gazetę. No i udało się, tak? Decyzją władz spółdzielni ta gazeta powstała i funkcjonuje do dzisiaj. To jest jakby jeden element. Po jakimś czasie, też o tym dzisiaj mówiłem, po 2 latach funkcjonowania, mniej więcej, bo do dzisiaj w szczegółach nie pamiętam, powstały warsztaty dziennikarskie. Krzysiu Brzeźniak, potem dołączył Mateusz Frączak, Wojtek Bolesta, Marianna Falkiewicz. To są osoby, które do dzisiaj pracują, współpracują z portalem Doba.pl i jednocześnie współtworzą Twoją spółdzielnię. Robicie zdjęcia, identyfikujecie się z tym. To wszystko gdzieś tam się ze sobą zespoliło. Ja dlatego jestem wdzięczny tej gazecie, bo gdyby nie ona, to prawdopodobnie byłby problem, żebym Was spotkał na swojej drodze. Ta gazeta potrzebuje reformy, czy powinna iść w tym kierunku, który sobie wytoczyła 10 lat temu? Zawsze musi być reforma. Reforma to jest jakby element rozwoju. W przypadku Twojej spółdzielni ja już widzę, że wersja na przykład elektroniczna jest tak samo oglądana jak wersja papierowa. To dobrze, tak? Są dwie możliwości rozwoju i myślę, że to pójdzie za jakiś czas, że gazeta w wersji papierowej zostanie, jeżeli będzie taka potrzeba, ale wszystko przychodzi do internetu i myślę, że gazeta będzie po prostu w internecie. A niezależnie od formy, na pewno taka gazeta jest potrzebna. Ludzie szukają informacji. Nie potrzebujemy, szukając w Wierzoniowie, będąc na Osiedlu Jasnym, słuchać o tym, że na Marszałkowskiej jest korek. No kogo to interesuje? No, nikogo to nie interesuje, ale to, że coś się zdarzyło na osiedlu Jasnym, gdzie teraz jesteśmy, w Wierzoniowie, w Bielawie, Pieszycach, ludzie tego potrzebują. Dlaczego? Bo się identyfikują ze społecznością lokalną, tak jak identyfikują się ze spółdzielnią, bo są jej mieszkańcami, tak? Od wielu, czasami dziesięcioleci. I myślę, że taka gazeta jest po prostu zwyczajnie potrzebna. A modyfikować trzeba zawsze. Dzisiaj coś wymyślamy, następnego dnia coś wymyślamy, modyfikacja i dopasowywanie się do czytelnika to jest mus. Jak drukarnia w Retoszowie włącza się w produkcję Twojej spółdzielni? No, w bardzo prosty sposób. Robimy to, co do nas należy, czyli wszystkie pomysły redaktora naczelnego i osób, które współtworzą gazetę, przenosimy po prostu na papier. Ile egzemplarzy jest wydrukowanych? W sumie przez te 10 lat? Ogólnie tak, miesięcznie. Nie, miesięcznie jest nakład drukowany w ilości 1500 egzemplarzy. No, żeby to policzyć, no to tak, miesięcznie 1500, rocznie mamy ile? 15, 18 tysięcy, tak? A jak się układa ogólnie Wasza współpraca ze spółdzielnią? Jest Pan zadowolony z tej współpracy? No jak najbardziej i mam nadzieję, że spółdzielnia mieszkaniowa również. Co chciał Pan życzyć Twojej spółdzielni na kolejne lata? No dalej tej wytrwałości, dalej dobrych, fajnych, nowych pomysłów, no i wszystkiego dobrego, żeby gazeta trwała następne co najmniej 10 lat. Jest Pan radnym Dzierżyniowskiej Osiedli, dociera do Pana Twoja spółdzielnia, jak więc ją Pan ocenia? Zdecydowanie bardzo dobrze, nie tylko dociera do mnie, tylko również w mojej firmie jest punkt dystrybucyjny tej gazety. I bardzo się cieszę, że ona jest. To jest ponad 120 numerów, jak wyliczyłem z właścicielem drukarni Marzec Brataszowa, Piotrem Kołodziejem, to ponad 180 tysięcy sztuk gazet, które trafiło do mieszkańców przez 10 lat. I z tego niezmiernie się cieszę. Uważam, że to jest fajna sprawa, że mieszkańcy mają swój periodyk, który dociera do nich i mogą poczytać o działalności przecież ich spółdzielni. Tematy są tam ciekawe? Różne są tematy, bardzo ciekawe. Zależy kto co lubi. Są przepisy kulinarne, są wiadomości sportowe, są wiadomości z życia spółdzielni, z pracy rad nadzorczych. Każdy znajdzie coś dla siebie. Są też informacje z życia politycznego miasta? Są, aczkolwiek zdecydowanej mniejszości. I myślę, że dobrze. Gazeta spółdzielcza jest po to, żeby mieszkańcy dowiadywali się, co się dzieje na terenach spółdzielczych. Teraz po ostatniej deklaracji burmistrza Kucharskiego i prezesa Kolinki o dobrej współpracy na najbliższe lata liczę, że tych tematów ciekawych dla mieszkańców sukcesów na osiedlach będzie zdecydowanie więcej. Co chciałbym życzyć redakcji Twojej spółdzielni? Kolejnych 10 dziesięcioleci, jak już dzisiaj tutaj zostało powiedziane. A tak całkiem poważnie do tego, żeby ten nakład się zwiększał i żeby mieszkańcy równie chętnie jak teraz po ten miesięcznik sięgali.